łatwiej jest nam się uczyć w praktyce. Dowiadujemy się różnych historiach ludzi, którzy tutaj mieszkali. Można przejść ścieżkami, o których nawet nie wiedzieliśmy, chociaż jesteśmy mieszkańcami. Dzieciaki naprawdę wciągnęły się w to. Zainteresowała ich ta historia lokalna właśnie poprzez tą formę questu. Questing to forma turystyki, która polega na takim bardzo aktywnym poznawaniu dziedzictwa regionu. Wytworem questingu są tak zwane questy, czyli edukacyjne gry terenowe, zbudowane z wiersza lub prozy, wypełnione masą zagadek, które doprowadzają nas do miejsca, gdzie ukryty jest skarb. A skarbem jest pieczątka, którą przybijamy na końcu questu, chociaż tak naprawdę zawsze twierdzimy, że skarbem jest wiedza, którą wynosimy z danego questu. Prowadzimy głównie działania na terenie wiejskim. Działamy w takich małych społecznościach. Współczesna wieś bardzo się zmieniła i takie relacje sąsiedzkie, które dawniej były czymś oczywistym, no dzisiaj należą raczej do rzadkości. Zwykle jest tak, że tutaj działamy na Pogórzu Dunawskim, wsie są w takim terenie pagórkowatym rozłożone. Przysiłki niektóre są opuszczone, zostają czasami sami ludzie starsi. Chodzi o to, żeby oni nie czuli się samotni, że kiedy ich odwiedza rodzina raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, to żeby też mieli jakieś atrakcje i mieli takie poczucia, że są potrzebni, bo rzeczywiście są potrzebni. Oni są skarbnicami tutaj lokalnego dziedzictwa i jak ich teraz nie zapytamy o różne ważne rzeczy, to stracimy te skarby. Fundacja Questingu powstała w 2013 roku. Powstała po to, aby ujednolicić questing w naszym kraju, tak? Żeby powstała rekomendacja, certyfikacja i najwyższa jakość questów w kraju. Od dawna mamy taki punkt w swoim programie, w którym obserwujemy fantastycznie działające przeróżne fundacje na terenie całej Polski. I jedną z tych fundacji zdecydowanie jest Fundacja Tradycyjna Zagroda, która robi niesamowite rzeczy na terenie Pogórza Dynowskiego. Fundacja Tradycyjna Zagroda zajmuje się ochroną, zachowaniem, przywracaniem dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego. Szukaliśmy jakiejś takiej metody, która będzie właśnie bardziej atrakcyjna dla mieszkańców, żeby ich wciągnąć w pracę na rzecz swojej historii, swojej kultury i z przyrody tutaj. I tą metodą, jedną z, ale tą chyba najważniejszą, jest właśnie questing. Dzięki współpracy z Fundacją Questingu udało nam się zaktywizować naszych mieszkańców różnych miejscowości do różnych bardzo fajnych inicjatyw. Bardzo cieszymy się na współpracę z Fundacją Tradycyjna Zagroda, która od wielu lat robi kawał dobrej roboty na tym terenie. Projekt, który będziemy realizowali wspólnie, jest współpracą międzypokoleniową pomiędzy osobami od właściwie 12 roku życia do, śmiejemy się, 102 roku życia, tak? Czyli spotykają się osoby starsze, spotykają się osoby młodsze i osoby starsze opowiadają fantastyczne historie, które miały miejsce na tym terenie, a osoby młodsze tworzą tak zwane wskazówki terenowe w questach, czyli mają tak ogromną fantazję, którą przelewają na questy i ta współpraca pięknie się zazębia i powstają później też bardzo fajne międzypokoleniowe przyjaźnie pomiędzy uczestnikami projektu. Questy umieszczane są na stronie questing.pl, czyli największej bazie questów, jaka w ogóle powstała. Można je pobierać w formie PDF. Każdy z nas, przejeżdżając do województwa podkarpackiego, będzie mógł wejść na stronie w zakładkę mapa i pobrać quest w wersji PDF i przejść ten quest. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w ratowaniu, w odkrywaniu lokalnych bohaterów, poznaniu niezwykłych wydarzeń tych czasów minionych, ale w atrakcyjnej i takiej ciekawej formie, pełnej różnych zwrotów akcji, i chcielibyście mieć też takie poczucie, że wspólnie coś robicie dla dobra, dla swojego dobra, ale też dla dobra innych ludzi, odkrywając też bogactwo takie, które drzemie w drugim człowieku, waszym rówieśniku, ale też osobie starszej, to jest właśnie projekt dla was. To ja serdecznie zapraszam w imieniu Fundacji Questingu i Fundacji Tradycyjna Zagroda do udziału w tym projekcie.